Przejdziemy teraz do mnożenia potęg o tych samych wykładnikach. Wykładniki to jest to, co znajduje się tutaj na górze, czyli widzimy podstawy są różne, bo mamy A oraz B, natomiast w obu przypadkach ten wykładnik jest taki sam, czyli jak my możemy postąpić? Otóż możemy pomnożyć przez siebie podstawy, co zapiszę w ten sposób, i podnieść je do wspólnego wykładnika, czyli do potęgi N. A więc na przykład, tutaj mamy tak, różne podstawy, mamy piątkę i dwójkę, ale mamy te same wykładniki, czyli możemy zapisać w nawiasie 5 razy 2 i podnieść do wspólnego wykładnika, czyli do drugiej potęgi. 5 razy 2 to 10 do potęgi drugiej, a 10 do kwadratu to będzie 100. Przykład następny. Tutaj także mamy różne podstawy, ale takie same wykładniki, czyli możemy najpierw wykonać mnożenie. 6, zapiszę jako 6 pierwszych, razy 1 szósta, no i to sobie podnieść do potęgi piątej. No to oczywiście to nam się skróci, tu mamy 1, tu mamy 1, czyli otrzymamy 1 do potęgi piątej, a jest to równe 1. No i spójrzcie na zadanie pierwsze, krótkie polecenie oblicz, czyli mamy wykonać wskazane działania. No i teraz tak, mamy mnożenie potęg o tych samych wykładnikach, czyli mnożymy przez siebie podstawy, mamy jedną, drugą pomnożyć przez 2, a następnie podnosimy do potęgi dziesiątej. Można nawet tutaj dwójkę zapisać sobie w takiej postaci jako dwie pierwsze, to łatwiej będzie zauważyć, że to będzie można skrócić przez 2. Czyli tu będzie 1, tu także i nam zostanie 1 do potęgi dziesiątej, czyli po prostu 1. No i patrzymy dalej, tu też mamy różne podstawy, ale wykładniki są takie same, czyli zapiszemy, że mamy 6 razy 2 do potęgi drugiej, to będzie 12 do kwadratu, czyli 144, tak? 12 razy 12 to 144. Patrzymy dalej. Tutaj mamy ten sam wykładnik, różne podstawy. No to znowu zapiszmy. Mamy jedną, drugą razy 4. No to czwórkę już zapiszmy jako 4 pierwsze i podnosimy to do szóstej potęgi, do tego naszego wspólnego wykładnika. Tutaj można to sobie skrócić przez 2, czyli mamy 1 oraz 2. 1 razy 2 to 2, 1 razy 1 to będzie 1, a 2 pierwsze to po prostu 2, czyli mamy 2 do potęgi szóstej. No to 2 do potęgi szóstej to będzie 64, no bo to jest oczywiście równe 2 razy 2 razy 2, czyli tak musimy sobie zapisać 6 dwójek, czyli mamy 4, 8, 16, 32, 64. No i przykład następny, tutaj mamy ułamek dziesiętny, czyli chyba najwygodniej będzie zapisać go sobie w postaci ułamka zwykłego, to jest 5 dziesiątych razy 1 dziesiąta. No i teraz chcemy to sobie podnieść do drugiej potęgi, no to mamy tak, 5 razy 1 to będzie 5, 10 razy 10 100, jeszcze do kwadratu. No i tak, jeżeli potęgujemy ułamek zwykły, to podnosimy i licznik, i ułamek, i mianownik ułamka do tej potęgi, czyli 5 do kwadratu to 25, a 100 do kwadratu, no to będzie o 2 zera i jeszcze 2, czyli to będzie łącznie 10 tysięcy i możemy to z powrotem zapisać w postaci ułamka dziesiętnego, no czyli mamy 25 dziesięciotysięcznych, czyli to wygląda w ten sposób. Jeżeli nie chcielibyście przejść do ułamka dziesiętnego, to oczywiście należałoby to sobie jeszcze skrócić. No i patrzymy dalej. No tutaj znowu mamy te same wykładniki, czyli mnożymy przez siebie podstawy, czyli mamy 12 i 5 dziesiątych razy 4 dziesiąte i to chcemy podnieść sobie do sześcianu. No to tak, mnożymy, czyli pomnożymy 125 razy 4. No i co otrzymamy? 4 razy 5, 20, 4 razy 2, 8, 8 plus 2, 10, 4 razy 1, 4 plus 1, 5, czyli 500. No i teraz sprawdzamy liczbę miejsc po przecinku. W tym pierwszym ułamku była tylko piątka, czyli jedno miejsce, w tym drugim tylko czwórka, czyli też jedno, a więc łącznie mamy dwa miejsca po przecinku. Zaczynamy od strony prawej, raz, dwa, czyli przecinek znajdzie się tutaj. Otrzymamy 5,00, czyli
to jest po prostu 5. Czyli z tego otrzymamy piątkę, a więc 5 musimy podnieść do potęgi trzeciej, a jest to równe 125. No i przykład ostatni. Tu też mamy różne podstawy, ale wykładniki te same, czyli 5 razy 6. To sobie zapiszemy, podnosimy do sześcianu, czyli mamy 30 do potęgi trzeciej. No czyli to będzie 30 razy 30 razy 30, czyli otrzymamy 27 tysięcy, tak? To jeszcze Wam rozpiszę, w jaki sposób to było liczone. Zadanie drugie. Zapisz w postaci iloczynu potęg o podstawach będących liczbami pierwszymi. Czyli przede wszystkim to, co mamy tutaj, chcemy zapisać w postaci iloczynu potęg, czyli mnożenie, o podstawach będących liczbami pierwszymi. No to takie krótkie przypomnienie, czym są liczby pierwsze. Otóż liczby pierwsze to są takie, które mają tylko dwa dzielniki. 1 oraz siebie samą, czyli na przykład liczbą pierwszą będzie 2, bo 2 dzieli się tylko przez 1 oraz przez 2. Liczbą pierwszą będzie 3, będzie 5, będzie 7, będzie 11, no bo na przykład trójka dzieli się tylko przez 1 i przez 3, 11 tylko przez 1 i przez 11. Natomiast liczbą pierwszą nie będzie na przykład 4, nie będzie na przykład 16, no bo 4 dzieli się przez 1 i przez 4, to fakt, ale także jeszcze przez 2, czyli tych dzielników ma więcej. No już nie mówię tutaj na przykład o 16, no bo 16 dzieli się przez 1 i przez 16, ale jeszcze dodatkowo przez 2, przez 4, przez 8, czyli tych dzielników będzie dużo więcej. No i tutaj uwaga, 0 i 1 nie są ani pierwsze, ani złożone, no bo tak nie powiedziałam jeszcze, że te liczby, które nie są pierwszymi, nazywamy liczbami złożonymi. No i teraz tak, w takim razie patrzymy sobie na to 35 i chcemy mieć iloczyn, czyli iloczyn, a więc mnożenie. To co nam da 35 w mnożeniu? Da nam 5 razy 7 do potęgi drugiej. Tak, tą dwójkę przepisałam, bo to jest nadal równe 35. I teraz, jeżeli pamiętacie ten wzór na mnożenie potęg o tych samych wykładnikach, to ja ten wzór zapisywałam w ten sposób. Czyli jeżeli mamy mnożenie, no to mnożymy przez siebie te podstawy, podnosimy do wspólnego wykładnika, ale jak najbardziej można to zrobić także w drugą stronę. Czyli teraz, korzystając z tej postaci, możemy przejść do takiej postaci. Czyli będziemy mieli 5 do potęgi drugiej razy 7 do potęgi drugiej. No i spójrzmy tutaj. No i przy okazji sprawdźmy, czy piątka i siódemka są liczbami pierwszymi. Jak najbardziej są. Teraz mamy 14. No to 14 to będzie 2 razy 7. I zarówno dwójka, jak i siódemka są liczbami pierwszymi. I to podnosimy do piątej potęgi. Czyli mamy 2 do potęgi piątej razy 7 do potęgi piątej. Zadanie trzecie. Mamy wykonać takie działania. No to teraz tak, co możemy tutaj zrobić? No 81 moglibyśmy zamienić sobie na przykład na trójkę. Spróbujemy zapisać każdą z tych potęg w takiej postaci, aby podstawa potęgi była jak najmniejsza. Czyli 81 można zapisać, że to będzie 3 razy 3 razy 3 i razy 3, bo to nam da 81, czyli mamy 3 do potęgi czwartej. I jeszcze oczywiście podnosimy do kwadratu. Teraz mamy 16, no to 16 to będzie 2 razy 2, 4, później mamy 8, później mamy 16, czyli otrzymamy 2 do potęgi czwartej i 2 do czwartej zapiszę w miejscu 16 i to jeszcze podnoszę do potęgi czwartej. Przez, no i 6 można ewentualnie zapisać na 2 razy 3, tak? Czyli można sobie zapisać w takiej postaci, bo to jest 6 do potęgi szóstej. No i teraz tak, tu będę miała 3 do potęgi 4 razy 2, czyli do potęgi ósmej, bo to jest potęgowanie potęgi, razy 2 do potęgi 4 razy 4, 16, przez, no i tu wykorzystam wzór na mnożenie potęg o różnych podstawach, ale tych samych wykładnikach, czyli to można sobie zapisać, że to będzie 2 do potęgi szóstej razy 3 do potęgi szóstej,
Dobra, tutaj jeszcze zamienię to sobie miejscami, żebyście lepiej widzieli. Czyli mamy tak 3 do potęgi 6 razy 2 do potęgi 6. No bo w mnożeniu można skrasać. Czyli zobaczcie, ja sobie policzę to w ten sposób, że mamy 3 do potęgi 8 podzielić przez 3 do potęgi 6. To będzie 3 do potęgi 2 razy 2 do potęgi 16 podzielić przez 2 do potęgi 6 to będzie 2 do potęgi 10. No i w sumie w takiej postaci można byłoby to zostawić. Jeżeli chcecie policzyć, to 3 do kwadratu to 9, 2 do potęgi 10 to 1024, czyli 9 razy 1024 to 9216.